Ze mną świeżo upieczony kierownik drużyny Sokoła Łańcut. Prosimy o kilka słów sprostowania, jak przebiegały przygotowania do pierwszego domowego meczu. To sprostowania czy komentarze? Komentarze, sprostowanie. Możesz użyć słownictwa, jakiego chcesz. Uczę się dopiero. Przygotowania były skomplikowane. Troszkę problemy ze zdrowiem, sam o tym wiesz. Nas nie ominęły, więc musieliśmy uzupełnić skład tutaj Pawłem Dobrzańskim, zawodnikiem 3x3. Dużo organizacji, dużo spraw takich pozaboiskowych, więc nie było łatwo. Wszystko dopiero na... Przypatrujesz się z boku boiska. Czy zauważyłeś, czy nasi zawodnicy mają jakieś swoje rytuały, czy ktoś cię prosił o pomoc, na przykład w doborze akcesoriów do stroju, czy też musiały być jakoś specjalnie ułożone stroje przed meczem? Stroje były specjalnie ułożone i mam nadzieję, że to będzie tak przed każdym meczem. Myślę, że zawodnicy fajnie się poczuli, natomiast nikt mnie nie prosił o pomoc w doborze akcesoriów. Radzą sobie zawodnicy z tym. Z różnymi sprawami sobie nie radzą, ale z tym sobie akurat radzą. Tak entuzjastycznie kończymy naszą rozmowę z każdym moim rozmówcą, także prosiłbym o wsparcie. Hej, hej, PTG. Hej, hej, PTG. Ze mną Wojciech Białek, trener przygotowania motorycznego, fizjoterapeuta, trener odnowy biologicznej. Krótki raport poprosimy przedmeczowy, jak zdrowie zawodników, czy są przygotowani ci, którzy są dzisiaj na placu boju w 100% i czy możemy być gotowi na fajne widowisko? Myślę, że na pewno możemy być gotowi na pełen emocji mecz. Wszyscy, co wyjdą na boisko, dadzą z siebie 100% tego, co mogą dać. Pytałem się już naszego kierownika o jakieś specjalne rytuały, a czy z twojej strony zawodnicy przedmeczowe jakieś sprawy związane z ćwierkami, z szybkimi masażami uskuteczniają, tak czy jeżeli tak, to może nam krótko opowiedz, jakie to są rzeczy. Tak, każdy zawodnik indywidualnie podchodzi do tego. Mogę dla przykładu podać Adama Kępa, on bardzo lubi wcierki na dolny odcinek lędźwiowy. Tak jak poprzedni rozmówcy, kończymy tutaj entuzjastycznie, także proszę o słowa wsparcia. Hej, hej, PTG! Hej, hej, PTG!
34, but Corey, you play as a two-man. You're running on the top, okay? You play as a point guard, and Corey is running, and we play, we see what's happened. Play to the end, okay? With the screen with you here on the side, don't even make a screen, just pass, roll to the basket, okay? Roll to the basket, we'll see what's happened. Guys, on defense, it's like we take a risk, but they were like a tough shots from Sanders, so just keep on going, don't like put your hands down. First play 34, second one we're gonna play 24 for you, for a post. Which side you prefer, this side or this side? This side. This side, yeah? So run out, pass the ball in, be careful because the help can come from the baseline, yeah? They can push you here and then they can double. So be ready, cut from the opposite wing, okay? Double. So cool! Hey! Ale później 24, okay? Dawaj, let's go! Immediately double! Hey.